Aleksandr Łukaszenka, prezydent Republiki Białorusi, złożył oficjalne kondolencje Andrzejowi Dudzie. Przywódca z Zabuga wyraził żal i smutek z powodu tragedii w kopalni w czeskiej Karwinie. Depesza została dostarczona do Pałacu Prezydenckiego wczoraj wieczorem. Aleksandr Łukaszenka postanowił zareagować na ogłoszoną w Polsce żałobę narodową, której powodem jest śmierć 12 polskich górników, którzy pracowali w kopalni w czeskiej Karwinie. Kondolencje przekazał w oficjalnej depeszy. W tej trudnej dla pańskiego kraju chwili w imieniu narodu białoruskiego i swoim osobiście pragnę przekazać wyrazy głębokiego współczucia panu, krewnym i bliskim tych, którzy zginęli, a także słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla osób poszkodowanych, brzmi treść korespondencji. Białoruska służba prasowa zaznacza, że wiadomość o tragedii wywołała smutek na całej Białorusi. Depesza ze strony Łukaszenki, choć wystosowana kilka dni po eksplozji w kopalni, jest miłym i znaczącym gestem dyplomatycznym. Aleksandr Łukaszenka wyraźnie szuka porozumienia z Polską. Prezydent Białorusi, choć jest postacią kontrowersyjną z powodu swoich praktyk i polityki wewnętrznej, jest bez dwóch zdań pozytywnie nastawiony do Polski. Po rozczarowaniu, które wiele lat temu spotkało go ze strony Rosji, dąży do zbliżenia z Warszawą. Choć państwo Władimira Putina jest największym partnerem handlowym Białorusi i bez dwóch zdań najważniejszym sojusznikiem, Mińsk dąży do głębszych związków z Polską i Zachodem, do którego jest ona bramą. Dowodem jest nie tylko wczorajsza depesza, ale także prośba do polskich władz o wstawiennictwo w Brukseli w sprawie rozluźniania granicy polsko-białoruskiej. Strona białoruska po raz kolejny zaapelowała o wsparcie przez Warszawę stanowiska Białorusi w negocjacjach z Brukselą dotyczących jak najszybszego zawarcia porozumień o uproszczeniu formalności wizowych i readmisji, powiedział na początku grudnia wiceszef białoruskiej dyplomacji Jałhien Szastaku. Wybuch gazu w Karwinie. 20 grudnia wieczorem w kopalni węgla w czeskiej Karwinie zginęło 12 polskich górników, którzy byli w niej zatrudnieni. Oprócz tego 10 osób zostało rannych. Na terenie zmianie pracowało 23 górników, 22 z nich było Polakami. Według informacji przekazanych przez czeskie media, czujniki metanu funkcjonowały prawidłowo. W tragedii śmierć poniósł także jeden górnik narodowości czeskiej.